Dzień dobry Państwu. Witam Państwa po nieco dłuższej przerwie związanej z konserwacją i zwiększeniem pojemności laptopa. To było związane z tym, że nie mogłem dłuższych filmów montować na programie, który mam zainstalowany. Stąd też nieco dłuższa przerwa. Miał być komentarz w weekend. Szanowni Państwo, miał być też komentarz, czyli przedstawienie sytuacji pewnego mieszkańca czy rodziny, która zaangażowała się w sprawy tutaj publiczne i tak jak to miało miejsce w czasie wyborów, otrzymała poczekało ich przykre zdarzenie. Miałem o tym opowiedzieć anonimowo, jednak po telefonie, który otrzymałem właśnie dzisiaj, na razie odłożymy to w czasie, ale na pewno się to pojawi, trochę może w zmienionej formie niż to, o czym rozmawiałem z tą rodziną. I na pewno za jakiś czas do tematu wrócę. Nie mówię o co chodzi, no, na prośbę tych osób. Co ważnego, czym się chciałem z Państwem podzielić? Oczywiście ten ostatni komentarz, który zamieściłem tuż po pierwszej sesji dziewiątej kadencji, właśnie minął tydzień wczoraj, nie było zaskoczenia dla mnie zachowanie wiceburmistrza Godlewskiego, ale co dziwne, zachowanie burmistrza Artura Pomianowskiego też nie było tuzinkowe. Otóż przez całą ósmą kadencję ignorował mnie, nie chciał ze mną rozmawiać, nie mówiąc, żeby podawał rękę, to już w ogóle się nie ma oczy. Zresztą to cały ten sznyt tej sitwy lokalnej to właśnie polega na tym, że się stosuje o taki ostratyzm społeczny. Ale na sesji przemówił. Na sesji, oczywiście tuż przed sesją, widząc mnie, taki był zdziwiony, nie wiedzieć czemu, i mówi: proszę pana, dostałem list. Co to za list? Oczywiście ja sobie w sposób taki nieco kabaretowy opowiadam, że o listach jako o zawiadomieniach prokuratury czy sądu też się odnosiłem do tego. I cóż takiego się wydarzyło? Otóż mówiłem Państwu w lutym, że dowiedziałem się, że nie jestem właścicielem, czyli wspólnikiem części działki i miałem przedstawione zarzuty usiłowania wyłudzenia odszkodowania. I co się stało? Ta sprawa wyląduje w sądzie. Dostał burmistrz jako pokrzywdzony zawiadomienie, że ja usiłowałem wyłudzić szkodę planistyczną. Oczywiście nikt nie kwestionuje tego, że taka szkoda się należy, bo burmistrz instrumentalnie działając w planie uszczuplił zapisy, które były nieprzerwalnie od 2003 roku. I dowiedziałem się właśnie wówczas na policji, że uchwała, która została przez nas podjęta, ja żadnych uchwał nie podejmowałem, no spowodowała, że ja zawiesiłem swoją działalność, jakieś takie konstrukcje no, trochę niezrozumiałe dla mnie. Oczywiście nic by się nie wydarzyło, gdyby nie radykalna czy znacząca pomoc mojej córki w tej sprawie. O sprawie będę mówił. A wiceburmistrz Godlewski od razu zaczął mnie wytykać palcem i pokazywać, że ja jestem przestępcą. To oczywiście będzie miało finał w sądzie również, ponieważ no, niektórzy mogą powiedzieć cios za cios, okej, ale tu nie ma, że tak powiem, symetrii, ponieważ to, co mnie spotyka, czy to miało miejsce kilka lat temu, czy obecnie, to jest kwintesencją mojej działalności. Ja się z tym pogodziłem. Za to, co mam odpowiedzieć, odpowiem. Natomiast też odpowie za to burmistrz. To wszystko przed nami. O
tym wszystkim będę Państwa informował. Będę chciał również, żeby były jawność tych procesów, jeżeli takie będą jeszcze, a zapowiadają się różne. O tym Państwa będę informował, ale na spokojnie. I już przechodzę do kolejnego tematu, a tym kolejnym tematem to były wydarzenia z ostatniego weekendu, czyli kiermasz produktów lokalnych. Otóż dostałem mnóstwo pytań od mieszkańców, kiedy w końcu będzie możliwe, żeby rolnicy produkujący towary na terenie gminy naszej, czy nawet sąsiednich, mogli sprzedawać w rynku swoje produkty, jako wypełniając w pewnym sensie ustawę o zbywaniu produktów rolniczych. Taka uchwała była podjęta przez Radę Miejską w 8 kadencji i burmistrz ze swoimi ludźmi wyznaczył takie miejsce tam na obrzeżach miasta, na zielonym parkingu, gdzie świeci pustkami. Dlaczego ja o tym mówię i dlaczego mieszkańcy dopominają się o te kwestie? Ano dlatego, że to taka umożliwienie handlu z tak zwanej sprzedaży bezpośredniej pozwoliłby na urozmaicenie oferty handlowej. To miałoby również przełożenie jako oferta dla turystów, ale także dla mieszkańców produktów bezpośrednich przywiezionych czy zebranych z pola i urozmaiciłoby tą bardzo skąpą ofertę, która po 2019 roku została zaproponowana przez urzędującego burmistrza i jego zaplecze polityczne. Mam tu na myśli likwidacja handlu na ulicy Nadwiślańskiej, okłamanie nas radnych w kwestii regulacji na małym rynku. Tak, burmistrz nas okłamał, nie tak to miało wyglądać. Nie miała być likwidacja, tylko miało być uporządkowanie. Sam głosowałem za tym ucywilizowaniem tego miejsca, ale nie za likwidacją i nie na takich warunkach, że niektóre stragany osób, które są bliżej sercem i duszą przy burmistrzu czy jego zapleczu, otrzymują zgodę na handel, na stragan, na zasadach tak zwanego zajęcia pasa drogowego, a inni, ci obcy, dostają w drodze przetargu. Nie może być tak, że za jeden stragan płaci jeden podmiot 1000 zł, a obok 8. No nie może tak być. Inaczej. Tak jest, ale tak być nie powinno. Są w tej kwestii pewne plany, o tym na razie nie będę mówił, powiem jak przyjdzie na to czas. Oczywiście sprawa likwidacji handlu na Nadwiślańskiej jest też mocno komentowana przez mieszkańców, ale ludzie są na tyle zaniepokojeni o swoje, może nie tyle życie, co żeby nie chcąc się narazić pewnym ludziom, o tym milczą albo mówią na ucho, po cichu. Tutaj już zwrócę uwagę na jeden aspekt. Ten aspekt, że droga, to co mówiła pani Wolna, że tam jest dojazd do 3 hoteli. Możecie państwo sobie odsłuchać na moim kanale, ponieważ no, nie wierzę protokołom, mam na to powody z posiedzeń, protokołu z posiedzeń sesji, dlatego nigdy nie głosowałem za przyjęciem protokołu, uważałem to za absurd, tu też się kłania zmiana statutu. Jak Rada może głosować za czymś, czego nie czyta? To jest po prostu absurd, ale tak jest, ale chcę zwrócić uwagę. Uważałem i uważam nadal, że w mieście nie ma takiego ruchu,
skoro meleksy mogą jeździć między ludźmi, to nic by się nie stało, jakby sporadycznie ulicą Nadwiślańską dojechał do czy do miejsca tam, gdzie mają wyznaczone miejsce armatorzy, czyli żegluga kazimierska, czy ktokolwiek inny. Chcę zwrócić uwagę, jak ta narracja nie jest logiczna, że musi być chodnik do chodzenia, bo ulicą jeżdżą pojazdy. Zwróćcie uwagę Państwo na centrum miasta, rynek i podcienia tutaj, gdzie jest ambrozja. Wystawione stoliki, ludzie sobie siedzą, nikomu to nie, mi to nie przynajmniej nie przeszkadza, że jest wąsko, można to wyminąć. Jest też tak, że ludzie muszą też wychodzić na ulicę, bo jeżeli jest kolejka, to wychodzą na ulicę. I uważam, że nic złego się nie dzieje. I analogicznie mógłby być uporządkowany handel na ulicy Nadwiślańskiej, ale tak się nie stało. Dlaczego? Ano dlatego, że to uderzało w interes zaplecza politycznego urzędującego burmistrza, o czym już mówiłem. Ja dowód z rozprawy sądowej, gdzie zostałem pozwany przez pana Samcika i pana Jaszczyńskiego o naruszenie dóbr osobistych, te sprawy się nie zakończyły. Przynajmniej jedna, która miała się zakończyć, jeszcze nic nie wiem, na ten temat nie wiem. Druga zakończy się we wrześniu z panem Jaszczyńskim. Takie mam informacje, bo rozchorowała się pani sędzia. O tych wszystkich sprawach będę Państwa na bieżąco mówił. Będę na bieżąco mówił i informował Państwa i będę wytykał wszystkie błędy i chwalił te rzeczy, które się działy, na przykład co z dworcem PKS został wysprzątany przez tych bałaganiarzy, którzy tam nabałaganili, albo osoby, które się do tego poczuwały. Co zaskakuje, no, nikt nie lajkuje tych dobrych wieści. Pani Monika Kubiś-Arbus na stronie samorządu mieszkańców chwali burmistrza, że czy w ogóle władze gminy, powiatu, że zostały odczyszczone rowy, to mi się po prostu już coś robi, ponieważ porównywanie, czyli euforia z tego tytułu, no to dla mnie porównywalna jest do uciechy, jako rodzic ma z tego, że dziecko się umyło, czy nie wiem, czy ktoś, że ma buty na nogach, czy spodnie wciągnął na 4 litery, nie wiem, jakimi kategoriami wy ludzie myślicie. Jeżeli to jest powód do uradowania, to w jakim syfie my żyliśmy, prawda? To jest oczywista oczywistość. Nie wspomnę, że chodnik na Czerniawach, pani Moniko, jest, czy był przez lata, nie można było nim przejść w zimie, a w lecie był zarośnięty, zaniedbały i jakoś nikt o to nie dbał. Pytam osoby, którym to nie przeszkadzało. Jak to było? A teraz na raz stał się cud po wyborach? No bzdury totalne. O tych i o innych sprawach będę mówił. Zapraszam również na stronę samorządu mieszkańców, żebyście Państwo na Facebook, żebyście sobie przeanalizowali to, co było do niedawna, to, co jest obecnie. Będzie również przebudowana strona Blok Kazimierski. Będzie zakładka Radni Rady Miejskiej 9 kadencji. Tam dla każdego radnego będzie podstrona. Będę komentował za każdy raz, kiedy będą obrady sesji, komisji, co kto powiedział, jakie pytania zadawał, kiedy będą odpowiedzi na te, jakie były odpowiedzi. Wszystkie rzeczy, które dotyczą nas, mieszkańców i naszego kazimierskiego samorządu. Zapraszam Państwa do komentowania. Na dziś tyle i do zobaczenia w weekend.